Sieranta, Chromiński wypuszcza właśnie Damiana Sieranta, ten jednak wyrzucony za linię pola karnego. Jeszcze Chromiński, lewa noga, gol! Ależ tu sama trener Janusz Niedźwiedź. Dominik Szeliga na lewo do Moslera, Głowacki schodzi bliżej środka. Olejarka, Rejman, Mosler ustawiony teraz na lewej stronie boiska, przez to, że Gonce wszedł na murawę, Olejarka, prawa noga, złożył się do tego zagrania, niedokładna piłka, jeszcze Grzegorz Goncerz, to jest bramka z gatunku tych bardzo przypadkowych,